Jak wam to się Cybulów podoba, co? Pięknie. Byliście na Kierkucie tam? Jeszcze nie. O, to nie dobrze. Dzień dzisiaj kręcimy. To niedobrze. O, tu o Cybulowie. No. Wczoraz rozmawiałem, nie wiem, czy z panem, czy z jakąś koleżanką. No. A to troszkę wiecie na ten temat, gdzie to Żydy były, gdzie to jest mieszkanie polskie, czy coś? Na razie szukamy bohatera. Bohatera urzędowego. Nie ma jako takich bohaterów tu cały, bo to ten Żyd, co uratował, to szedł to przez przypadek, nie? Że szedł tam, wziął tego, że paliło się i on tam zawiadomił urzędów i no, on go uratował. To tylko przez przypadek, ale to taki jacy bohaterzy, nie ma. Wszyscy ci partyzanci, haczki, akury to... Dzień dobry. Dobry. Można z panami chwilkę porozmawiać? O co chodzi? Szukamy kogoś, kto mógłby być bohaterem filmu urzędowy, jednej osoby. To nie ma takiego, to trzeba by szukać, dobrze. Zależy z której strony. Z jednej strony był bohater na to, a z drugiej by nie był bohater. Kto to może być? Był jeden jak święty pamięci Wiraszka, a głównie żyjących. Właśnie, przyda mi się żywy bohater. Żywy. Dobra, już tyle. Pokaż. To jest główny bohater z kluba prezes. O, prezesa widzimy. Motory to uwielbia. Trzeba wyczuć dziewczynę, Maciej, pamiętaj. Nie? Jak dziewczyny nie wyczujesz, to ma sens. Tylko ja to wiem, tylko jak to zrobić? Jak wyczuć kobietę? Zobacz dziewczynę w oczy i dziewczyna załamuje. Załamuje się? Mówiłem, że ona jest taka fajna dziewucha, dziewczyna. Taka przyjemna w twarzy. Ona z jakiego państwa jest? Z Polski. Rodziłem się w Polsce, na Mazurach. Oluś, powiedz mi, chłopaki robią film, nie? Powiedz mi, kto jest głównym bohaterem urzędowym, tak może być? Bohaterów to jest pełno. No a kto? Cygan. Już mamy nieżyjącego bohatera. Już opowiada o życiu, o wojnie, o tu i teraz, tu i teraz. Ktoś, kto wie wszystko, co się dzieje tu i teraz, w tym miejscu, wiesz. W tym małym miasteczku urzędowym. Ktoś, kogo wszyscy znają, kogo wszyscy szanują, nie? Ktoś, kto... To ciężko tu znaleźć. No ciężko, stary, ciężko znaleźć takiego, wskazać takiego człowieka, wiesz. Jej zimno jest. Jutro przyjdę apteki do ojca, to ojciec daje jej. Myślę, że będziemy mogli... A z kamerą będziemy mogli przejść, wejść do apteki z kamerą. A ja. A te spojrzenie, te oczy, taka miła z twarzy jest. Taka skromna dziewczyna jest. Widać, że taka jest. Coś w sobie ma. Powiedziałaby, że się hajtnę ze mną. Od razu chyba pierdolnąłbym ten graj do urzędowski. 5 minut nie zastanawiam. Chcę tylko żyć. Żyć? A nie tutaj wegetować, kurwa, w tym urzędowie urzędowskim, grajdolu. Ja kiedyś marzyłem, a teraz nie planuję nic. Marzyłem, totka widziałem, to mi zajebali, kurwa. No co ty? No, żeby potem najebany sprawić mi za kiedy lat. Nie? Idę zaraz o mecz, zaraz będzie, idę na mecz. Cześć Tadeusz, szukaliśmy cię. Jezu, jaką masz piękną koszulkę. Cześć malutka. To gdzie ta koszula w murzynki, to tak przypadkowo, czy zupełnie? Nie, kupiłem na ciuchach, chłopie. Specjalnie. Co to może być jeszcze bohater? Do gminy trzeba pójść. Do Ludka tego. On wywiad przeprowadzi, ten gość, co mówi Ludwik ten, Krusielewski. A kiedy telepało, nie? Troszkę. No, to dreszcze, trzeba, wiesz. To dreszcze to jest źle. Temperatura miała. Będzie wykorkowała dziewczyna.
Idź weź. Może jakiś antybiotyk trzeba dać. A kaszle? Pokaspuję, powiem ci. To źle. Szpuca, kurwa. Rok bohater, kurwa. Trzeba do Wieśka pójść. Ja sobie trochę poopowiadał o sporcie, o tym. Cześć, Pawle. Na razie. Co tam, Babciu? Szukamy Tadeusza. Tadek w polu jest. No właśnie, i chcieliśmy się dowiedzieć, gdzie... Tadek będzie, ale przyjedzie koło... Mhm. No przyjedzie. Tylko on mówił, wiesz co, żeby go tam odwiedzić, nie? Bo rozmawialiśmy z nim, żeby przyjechać tam z kamerką. Gdzie on jest? Właśnie, gdzie są te aronie wasze? Słuchaj, no łatwo trafić, Marcin. Jesteśmy na miejscu. Cześć, Tadeusz. Szukamy i znaleźliśmy. Cześć. Cześć. Tak? Cześć. Cześć. Wiesz, rwij. Nie lubię. A, nie lubię. A gdzie mulatka? Została w domu. A jak ona się czuje? Troszkę lepiej, wiesz? Nie, Marcin, ubrudzisz całe ręce. Dobra, wiesz, to ja też idzie, no trochę... A idzie. Na krew z nosa. Jest tatne. Od rana. Od rana zapierdziałasz? Ja jestem bohaterem, to nie wiem, jak to tam pomyśleć. Jakich Ukraińców miałeś, czy kogo? Swoje. Swoje? Jakim dobrym serwuję, no to będą przychodzić. Ten bohater. Jacuś. Znaleźliśmy. Bohatera. Mów do kamery. No. Bez łopet. A czym pan się zajmuje tutaj? Też jest pan rolnikiem urzędowy? Maliniarz. O, spyta się, Jacek to będzie wiedział o takich dziadkach starszych na górach. Sam Tadeusz, że ten, że jak byłeś mały, to uratowałeś w ogóle ten, uratowałeś jakieś... Błysko ten. Jak to było, powiesz o tym? A już dawny czas, kurwa. Ale to topił się w rzece. Jacka Marce. Potem ja tam chciałem się podpinać. Kurwa. A kto ten mówi? Na tłustym, wiesz, gadaliśmy dzisiaj, nie? Ty to taki trochę... Masz takich bohaterskich czynów na swoim tym, nie? Tylko taki skromny jesteś o tym. A po cholerę, nie? Nie lubisz się chwalić, nie?